Porozmawiamy sobie chwilę może o tym języku, o tym wszystkim, co usłyszeliśmy. Niesamowity język, prawda? Patrzcie, jak kiedyś mówiono w Polsce, jak to wszystko brzmiało, jak to... Tego się słucha jak wiersza. To jest niesamowite. Co? Paczaj. Jeszcze raz? Głośniej. Paczaj. Paczaj, no, oczywiście. No, słuchajcie, to są słowa, które zanikają, już ich dawno nie ma w języku polskim, ponieważ się ich nie używa dzisiaj, ten język polski jest dosyć smutny, jest bardzo ubogi. Patrzcie, jak kiedyś mówiono, jakie to było meliczne, jak to brzmiało. To jest tak napisane, że rzeczywiście, jak się to czyta, to człowiek od razu widzi tę sytuację. Niesamowite jest to, jak ten język działa na wyobraźnię, przynajmniej dla mnie. Plastycznie, bardzo opisowy, jeżeli chodzi o uczucia, emocje, prawda? Jest w stanie nas taka literatura zainteresować? Bo ona jest jednak no, zupełnie inna niż współczesna, prawda? Po którą może sięgać, prawda? Ale wiecie, co jest ciekawe? Jest taka archaiczna. Wiecie, co jest ciekawe? Że tak jak się człowiek przyjrzy każdemu tomowi z trylogii, to możemy zauważyć bardzo podobną rzecz do dzisiejszej literatury. No bądźmy szczerzy, to jest romansidło. No, powiedzmy to sobie szczerze. Trylogia to jest romansidło, które jest po prostu umiejscowione w tak okrutnych czasach, tak trudnych czasach dla ludzi, dla Rzeczpospolitej. To jest niesamowite. To jest nie tylko romansidło, to jest sensacja. Tak, to jest kryminał. Ta książka, ta trylogia zawiera każdy element literatury, każdą dziedzinę. I to jest historyczne, i to jest wojenne, i to jest romans, i to jest sensacja, to jest kryminał. To jest wszystko napisane tak, że przechodzi Sienkiewicz pomiędzy tymi stylami. Jak poezja, tak jak powiedziałeś wcześniej. To jest jak genialnie napisany tysiącstronicowy wiersz. To jest przepiękne. Trafiające prosto do serca, nie? Cudownie. I postaci z książek. To są wiele z tych postaci, to są postaci, znaczy większość autentyczne. Nie, większość, one są te autentyczne. Skrzetuski, tak, rzeczywiście tak. Był taki rycerz. Fikcyjny to jest Andrzej Kmicic, jak chcecie wiedzieć. Tak, Kmicic jest fikcyjny, ale... Wieczówna jest też fikcyjna. Ale Wołodyjowski to był na przykład znany szermierz. Tak. Zresztą mistrz fechtunków Armii Polskiej wtedy. Skrzetuski również była taka postać. To są postaci historyczne. Oczywiście nie mówimy o królach, księciach, ponieważ to jest oczywiste. Z historii wszyscy wiemy, ale o takich postaciach jak właśnie Wołodyjowski czy Skrzetuski nie uczy się w szkołach. A to jest właśnie część tej szlachty, tej dobrej szlachty. Ponieważ wszyscy wiemy, że w tamtych czasach szlachta była... To jest świetne stwierdzenie. Na pewno cechy narodu, które tak pięknie przedstawił Sienkiewicz w trylogii, widzimy do dzisiaj. Może już nie mamy szlachty, to znaczy nie nazywamy szlachtą pewnych klas społecznych, ale zachowują się dokładnie tak samo, w bardzo podobnych zastani miejscach i sytuacjach. Naprawdę cechy Polaków nie zmieniają się od wielu, wielu lat. Ale ja mam takie bardzo ciekawe spostrzeżenie. Słuchałam bardzo uważnie Was, czytających. Pierwsze zdania przychodzą z trudem, prawda? A potem nabieramy powietrza i ten język jednak mimo wszystko staje się naszym językiem. I nie wiem, czy zauważyliście, jak po nie wiem, tych kilku zdaniach zaczynaliście czytać płynnie. Zaczynaliście wchodzić w tą historię. Oczywiście w tą łatwiej jest nam czytać narrację, bo ona wtedy trudniej jest czytać dialog. O wiele trudniej jest czytać dialog, ale wydaje mi się, że ten język jednak w dalszym ciągu bardzo dobrze, mimo że jest archaicznym językiem, może nie jesteśmy do niego przyzwyczajeni, bardzo dobrze do nas przemawia. A Ty, Piotrek, powiedziałeś, że ten język barwny i taki bogaty. A ja uważam, że współczesny nasz polski język jest również bardzo bogatym językiem. My go zubożamy co dzień, znaczy, ale nasz język jest bardzo bogaty. Mi właśnie o to chodziło, że w dzisiejszych czasach niestety zapożyczenia z obcych języków wykorzeniają te słowa, te piękne słowa polskie.
Tak, dla mnie niesamowicie, bo... A zaliczmy. I nie doceniamy go. To jest niesamowite, ale bardzo ładna rzecz została powiedziana, że rzeczywiście na samym początku boimy się tego języka, zaczynając go czytać. Boimy się, ale z każdym następnym zdaniem idzie coraz lepiej. Dlaczego? Właśnie, po pierwsze, schodzi trema, od razu człowiek zaczyna lepiej czytać. Druga sprawa, pamiętajmy, że to jest nasz język. On jest mimo wszystko gdzieś tam w głębi, w korzeniach. To jest coś, co nie jest dla nas obce. To jest coś obecne w naszym życiu. Tylko, że to jest coś, co jest zapomniane. Nie znaczy, że tego nie ma w nas. Tylko po prostu o tym nie pamiętamy. A nawet świadomie jest wypierany. Albo jest świadomie wypierany. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, zachęcając Was, tu wszystkich panów, dziewczyny, młodzież, do czytania trylogii. Chciałam zwrócić uwagę na to, że ten język jest, znaczy ten autor Sienkiewicz bardzo pięknie spostaciował postacie tych bohaterów stoi. Bardzo często w tej chwili czytając literaturę współczesną, bardzo często mamy do czynienia z jedną postacią opisaną różnymi słowami. Natomiast te postacie tutaj, zauważcie, są bardzo, każda ma swój język. Każda ma swój charakter. Każda ma swój charakter, każda ma swój język. Język, to jest bardzo ważne, bo faktycznie się przypisuje język. Mężczyźni mówią jak mężczyźnie, a każdy inaczej, rycerz jak rycerz. Tak, Zagłoba ma swój język. A jak oni się jeszcze w trakcie rozwijają, ich język również, patrząc właśnie na Zagłobę, na Wołodyjowskiego. Na to uwagę, czytając w ogóle literaturę, jak często zdarza się nam, że czytamy książkę, która nas wciąga niezwykle, która ma iluś bohaterów, ale każdy z tych bohaterów jest jedną i tą samą postacią. Mówi tym samym językiem. I to jest irytujące, mnie to irytuje. Bardzo często zastanawiam się, mając do czynienia z tłumaczeniem bardzo dobrej, wciągającej literatury, czy jest to wina twórcy, czy wina tłumacza. Jeżeli jest to język mi dostępny, na przykład język rosyjski, który w miarę dobrze znam, sięgam sobie. Tak sięgnęłam na przykład po Bułhakowa, widząc, że gdzieś mi się tłumacz rozmył w postaciowaniu tych ludzi. Więc jeżeli, to jest też zachęta ogromna młodzieży, wiem, że w tej chwili języki obce nie są Wam obce. Jeżeli macie szansę, sięgajcie do oryginału. Zobaczcie, jak autor napisał naprawdę, opisał, jakim językiem mówi jego postać, a jakim językiem mówi postać tłumacza. Bo nie zawsze mamy rewelacyjne tłumaczenia. Niestety sytuacja jest taka, że bardzo często tłumacz zastrzega sobie prawa do tłumaczenia, wykupuje je pierwszy lub wykupuje, oczywiście mówię to w cudzysłowie, ponieważ no, ma takie dojścia, że już potem nikt tej książki, nikt tego autora nie tłumaczy i nagle okazuje się, że no, ten autor, gdyby znał język polski dobrze, sam by się nie rozpoznał, więc to zachęcam. Ja tak po raz pierwszy przeczytałem Szekspira, jak stwierdziłem, że rzucę się na Szekspira w oryginale. Starałem się przeczytać Kupca Weneckiego. Słuchajcie, Kupca Weneckiego czytałem 1,5 miesiąca. No szybko. To naprawdę ci poszło. Znaczy, no i tak w miarę szybko poszło. Siedziałem ze słownikami i szukałem tej staroangielszczyzny. Rzeczywiście, dzisiaj mimo wszystko tłumacze starają się to upowszechnić. Wiecie, że Anglicy nam zazdroszczą tego, że możemy Szekspira grać w tłumaczeniu. No. 10% przeciętny Anglik rozumie z języka Szekspira. No to jest 50% rozumie dobrze wykształcony Anglik. I jest to bardzo trudny język też dla aktorów. To jest coś podobnego, co spotykamy właśnie w czytaniu naszej literatury właśnie tego typu. Gdzie rzeczywiście też czytamy, nie rozumiemy niektórych słów, ale rozumiemy kontekst. Oni nie rozumieją o wiele więcej. Więc patrzcie, mimo wszystko gdzieś ten język nas siedzi, gdzieś ta polskość, ta nasza ciężko wywalczona. No przypilnowaliśmy sobie język. Zostaje, no, przepilnowaliśmy. I warto to kultywować, świetnie, że są takie spotkania, prawda, z książką. Patrz, jakie piękne zdanie. Na tę odpowiedź i jego z kolei chwyciło uniesienie. Chwyciło go uniesienie. No poetyckie zupełnie. Prawda? Jak często Was chwyta uniesienie. To jest piękne, mówię, to jest jak wiersz. Dlatego słuchajcie, czytajcie o Skrzetuskim, czytajcie o Kmicicu,
o Wołodyjowskim, o Zagłobie, o Longinusie pod Bipięcie. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was. A jak nie, to czytajcie w ogóle. Bo to jest ważne, bo bez czytania jesteśmy ubogimi ludźmi. Bo coraz mniej Polaków. Jesteśmy ubodzy. Nie mamy wyobraźni. Wyobraźnia rozwija się wtedy, kiedy czytamy, nie oglądamy filmy. Czytajcie, a uwierzcie, będzie Wam się łatwiej. Zapamiętujcie piękne momenty z książek. Ucelebrujcie je. Nie czytajcie, nie biegnijcie dalej. Zapamiętajcie ten moment. Poszukajcie w przyrodzie podobnych zdarzeń. Bardzo często się tak zdarza, że czytamy opisy przyrody, po czym przechodzimy sobie przez park i nie zauważamy, że właśnie tu rośnie to drzewo, o którym pisano, że tu ktoś lipie poświęcił dwie strony, a to jest wyjątkowo piękna lipa stoi. Przyjrzyjmy się tej lipie. Dotknijmy ją, zapamiętajmy jej zapach. Wtedy rzeczywiście literatura piękna staje się piękna i staje się w nas. I wzbogaca naszą duszę i rozwija nas duchowo. Rzeczywiście uczy tego takiego poetyckiego, takiego patrzenia sercem na rzeczywistość. Ja chciałem powiedzieć, tak. A propos tych barwnych postaci z trylogii, to od razu mi się nasuwa Korzenie. I wszystkie barwne po kolei postacie. A, bo ty jesteś fanem Korzeńca. No nie tylko, nie tylko. Przypuszczam, że fanem Czerwonego Zagłębia też będę. A byłeś? Po zobaczeniu spektaklu przed premierowego. Pana Piotrusia nie ma. A byłeś na to Byłem. Tak. Już mi się podobało. A jeżeli mi się coś podoba za pierwszym razem, od razu to już będzie szał na pewno. O, i do teatru też chodźcie. Nie dlatego, że robimy sobie kryptoreklamę. I to nawet nie krypto, po prostu jawno. Nie ukrywamy. Chodźcie do naszego teatru. Ale to jest też bo coś... Bo jak nie, to nasz teatr przyjdzie do Was. No, właśnie. Bo my przyjdziemy do Was. Nie boimy się tego. Nie boimy się. I Wam zagramy w dużym pokoju. No.